Tutaj miejscowi rozstawili je. Trzeba uważać. O, już się ściemnia. To może zanim pójdę po Malenę, zrobię jeszcze inną misję, która jest akurat w tej porze dostępna. A mianowicie podziemny krąg. Dokładnie, powinien być tamten Malek, Milek, czy jak on tam był. On był tutaj gdzieś. Albo za wcześnie, to przemedytuję z 2 godzinki. A, tu jesteś. Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Geralta z Rivii, ty podła mego szczura. Chodźmy. Idziemy. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Cieszę się. Nurtuje mnie pewne pytanie. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. Ty tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko 2 miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Trzymam za słowa. Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam... Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Ciekawe. Teraz będzie inaczej. No ba. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. I tak mam. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Ja myślę. No jedziemy. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. Tak jest. No dobra. Gdzie mam iść? To jest Zigi Szczur. Tutaj? Nie wiem, nie idziesz za mną, nie nic. Nie daj mu się! A, tutaj jednak. Patrzcie, patrzcie! Zigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Walczmy na pięści. Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Okej. Może Suchy się zmoczy. To jest. Wryja go! Ktoś go tak okładał teraz? No, już lepiej. Dobij skurwysyna! Ups. Mój błąd, ale żeś mi przyłoił. Suchy, już jesteś martwy. Wryja go! I finisher? Co, Geralcie? Tak jest. Dobij skurwysyna! Pięknie żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios nie wystarczy. Mogę z tych imion. Walczmy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Czemu on to jest nadal suchy? Okej, okay, już nie. Kurczę, bardzo mi ścina tutaj w tych walkach, nie wiem czemu. Do
Geralt, zaatakuj inaczej, bo już mnie wnerwiać zaczynasz powoli tym ciosem. Wriago! Dziękuję. Dziękuję. I finish. Super. Co się będziesz kot pałętał? Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Geralt, jesteś jako bez koszuli i gadasz facetowi takie rzeczy? Ale przed nami jeszcze ciebie. Długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z pręcrami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać do tego Kutasa. Jeszcze lepiej. Geralt, idź do Triss się wyżej, a nie gadasz takie rzeczy. Przepraszam, mój błąd. Może to cię naprostuje. Wryjago! Wryjago! Nie daj mu się! Jak cię uczyłem? Tak jest. Ups. Wryjago! Sorry. Czy przepraszam? Nie daj mu się! Dzięki. Trzeba mu tak zbaniacza przywalić, znaczy zbaniak. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Super. To. Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Walczymy. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Nie jestem oszustem. Teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Dokładnie. Będzie mi tam piwcza jednak gadała. Zdenek wygląda jak ten najtwardszy zawodnik na pięści z Wiedźmina jedynki. Może to jego brat, kuzyn, albo to też ten sam. Geralt, kończ to wreszcie. Nie daj mu się! Yeah. Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. Nie groź mi, szczurze. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. No, i tak zakończyliśmy misję. Tadam. Ubierzemy się z powrotem. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, gdzie jest ten wyśmienity, czy są... O, jest. Cordelas. I srebrny miecz. Kurczę, kurczę. Jest. No, a teraz idę tam, się zrobić. Mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze... Idziemy do Maleny. Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. To jest jaskinia, medytacja.
A przy okazji petardy ustawię, bo oczywiście też trzeba pić eliksirów. Zaszalejemy jaskółką i kotem. A niech będzie, że kot. Tym. No, szybciej, Geralt. Nie wiesz, ile fraps zżera pamięci na sekundę. Ślady krwi tam były? Samo. I smoczy sen. I kartacz. No, użyj tego. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz ukaże się, do kogo należała. Niestety. Ile jeszcze mam skakać w dół? No i oto państwo, Necker, liczba mnoga. Spróbujemy. Dobra, pierwsze dwa Neckery. Łohohoho! No to już przesadzili trochę. Kartacz. Tam im za rogu puścimy petardę. Boicie się tu iść? To was wykończę w ten sposób. Multikill. No. Tu jeszcze dwa. Okej. O kutwa! Fuck! Nie zauważyłem tego. Boże, to ze mnie za debil. Jeszcze raz. No nic. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem jeszcze raz ukończyć podziemne walki, ten krąg. Koszmar. Dobra, tym razem już się nie damy zabić. Mam nadzieję. No ja to już tak mam zawsze na początku, to kiepsko mi idzie. Jaskółka. 6 jaskółek, 5 kotków. Co robi czajka? Nie, no jeszcze żywotności sobie nie będę miał specjalnie. Nie mam miejsca dużo. Ale to moja wina, bo trzeba było wziąć żywotność. Drugi level tam, miałbym spokój. No nic, czasem tak jest. No zaskocz. A, i to był quick save, tak? Albo po prostu tekstury doczytywał. Żal na sali, po prostu. Śmiech. Gin. Okej, 4 to już dużo. Okej, teraz idzie trochę lepiej. Czy się mieć
na baczności cały czas.